Hej, hej! Dlaczego warto obejrzeć ten film? Po pierwsze, zobaczycie, jak fajnie można zamontować sobie baterię z Tesli 3 LFP. Pan Krzysztof sobie już drugą będzie zaraz montował i drugi raz będzie od nas ciął FOBPM, ale to nie jest najważniejsze, bo zobaczycie także w filmie, jak wygląda rozdzielnica w środku, jak on sobie to w ogóle fajnie zamontował. Jest to człowiek, który naprawdę jest przykładem dla osób, które chciałyby takie baterie montować. Zobaczcie dlaczego i napiszcie, dlaczego uważacie w komentarzach nawet, że to jest super zamontowane, że to jest właśnie fajnie przemyślane. Myślę, że też dla niego będzie to miłym wątkiem i miło będzie mu się te komentarze czytać. Tak więc zapraszam, oglądajcie, hej. No to takie piękne okoliczności. Jak widzicie, instalacja, nawet już nie pamiętam ile tutaj jest, ale chyba no za 30 kilowatopika jest. Chciałem wam pokazać coś, co dzisiaj tutaj się będzie działo. Widzicie, mamy takie coś. Bateria LFP z Tesli, będziemy dzisiaj ją podłączać. ...172 kWh. Przepraszam, amperogodziny. 172 amperogodziny, 60 kWh. No i tak jak widzicie, tutaj mamy już naszykowane miejsce, żeby się wpiąć. Chyba będziemy tutaj na dole, bo stoi stary Amaz. Niestety został podobno zalany, lub coś mu się stało, niby był na dworzu. Taka ciekawostka. No, tak więc może jakby ktoś chciał się podjąć zabawy i naprawy tych magazynów, to tutaj dam namiary i się skontaktuję. No ale dobra, dzisiaj mamy taką robotę, czyli musimy przypiąć ten magazyn energii do naszej rozdzielni. Mamy tutaj zainstalowany falownik fotowoltaiczny Sofara, 20 kW. No większych nie ma Sofara, ale z drugiej strony bardzo fajne są te falowniki, ponieważ mają dwa bardzo miłe złącza bateryjne i w dodatku jest tu 70 amper, więc maksymalnie można tutaj pociągnąć nawet 20 kW z baterii. Da się, więc fajnie przygotowane. Tutaj druga instalacja, typowo on-gridowa. Klient już przygotował sobie, widzicie, Wi-Fi, Sri-Fi, Ti-Fi i taką oto bardzo fajny pomysł. Już nie pamiętam, czy za moją namową, czy nie, ale bardzo fajny pomysł właśnie na zrobienie tego typowo pod magazynem energii. Tam w dali jest jego dom. No i tutaj będzie, tutaj jest akurat żwirownia. Przyda mu się na pewno ten prąd. Tutaj jak widzicie jest też taki wywiecznik. Co jeszcze z ciekawostek? Jak wszedłem, to było tutaj bardzo chłodno, więc temperatura jest utrzymana. Docelowo klient sobie po prostu tutaj no, zamontuje jakąś ewentualnie grzałkę z termostatem na zimę, chociaż myślę, że pod wpływem temperatury i jakiegoś tam działania tutaj w miarę będzie ciepło. Jakby nie było, jest to przygotowane. No, przepraszam za tą szmatę na dole, ale to nie moje. Okej, chwila przerwy, bo jeszcze inwestor poleciał kabelek jeden ogarnąć i będziemy zaraz podłączać tam. Zaraz wam pokażę zresztą, jak to tutaj wygląda. Patrzcie, tutaj jeszcze. To jeszcze oczywiście tutaj włożymy w jakiś paszalek, ale tak wygląda nasza rozdzielnia. Ta-dam. Tak wygląda nasza rozdzielnia. Tutaj mamy przycisk start, stop powiedzmy. Tutaj są zabezpieczenia. Znaczy, jakby nie było,
No, tak więc tutaj mamy wszystko. No więcej wam nie mogę pokazać, i tak dużo pokazałem. FOBPM przede wszystkim to jest najważniejsza część systemu, czyli monitoring całej baterii. Tutaj jeszcze zasilanie właśnie będziemy sobie podciągać po to, żeby móc tą baterię po prostu uruchomić. I tak to wygląda. Ta-dam. Zamykamy. Bez odłączenia zasilania. Zamykamy, bateria odpalona. Wszystko działa. Więcej na razie nie pokazujemy. Nic na razie nie mówimy. Na razie tak. Wszystko działa. Zobaczcie, bateria naszej roboty 16V, po to, żeby działało wszystko. I tyle. Więcej na razie nie możemy powiedzieć.